Trenerze, tak się zastanawiam, co trener powiedział w szatni swoim zawodnikom, bo po pierwszej połowie, gdybyśmy nie znali sytuacji w tabeli obu drużyn, to pomyślelibyśmy, że to Pańki są wyżej w tabeli niż Poraj, bo nie ma co się oszukiwać, że no, na pierwszą połowę trochę nie wyszliście z szatni. To, co powiedziałem w szatni, to jest moją tajemnicą. Gdybym wam wszystko wyjawił, plus materiał wideo, to w ogóle byśmy byli totalnie rozszyfrowani, także zostawmy to i niech to zostanie owianą jakąś tam tajemnicą. Natomiast tym bardziej, że tutaj trener podsłuchuje. Tak, tym bardziej, aczkolwiek my już na pewno w tej rundzie się nie spotkamy, także tu nie ma najmniejszego problemu. Natomiast na pewno przeszliśmy obok meczu w pierwszej połowie. Uczulałem zawodników, że nie ma w lidze drużyny takiej, która by się położyła, a z drugiej strony my nie jesteśmy na tyle silnym zespołem, żebyśmy sobie mogli na luzie wygrywać, więc my nie mamy takiej siły uderzeniowej. Natomiast ze statystyk wynikało, że Pańki wszystkie punkty, które do tej pory zrobiły u siebie, poległ taki zespół jak Warta Zawiercie, więc na pewno nie będzie łatwo. Chłopcy to na pewno wiedzieli, chłopcy to wysłuchali, docenili, ale to, co ja mówię, a to, co jest w głowach tych zawodników, to są dwie różne rzeczy. I na pewno brakowało w tym wszystkim agresywności, w tej naszej grze dynamiki, skuteczności, a przede wszystkim jakości. Tyle. Zgodziłby się pan, że to był jeden z nielicznych meczów, w których Poraj występował tutaj w roli faworyta i może to właśnie sprawiło, że pana piłkarze tak troszeczkę słabo podeszli do tej pierwszej połowy? Nie, ja myślę, że nie faworyta. To są wasze jakieś takie, bym powiedział, medialne, statystyczne haki. Natomiast nie. Myślę, że my mamy w sobie troszeczkę pokory, zdajemy sobie sprawę z tego, w którym miejscu jesteśmy. Ponadto, nie wiem, czy panowie zauważyli, że cały czas borykamy się z tymi problemami kadrowymi. Dzisiaj nie mógł grać Nowak, w dalszym ciągu od początku nie może grać Socha, nie może grać Figzał, więc to są poważne ubytki. Jakby, co by nie było w drużynie, która nie ma w kadrze 25 zawodników. Także na pewno nie, ale cóż mogę powiedzieć, że ja się cieszę, że po raz pierwszy, dopiero w piątej kolejce, ten mecz miał sens. Przyszła spora grupa kibiców, czuło się emocje, było dużo walki. Ja powiedziałem, pewnie się tutaj trener zgodzi, że emocji było tyle, ile ja pamiętam w czasów, jak pracowałem w walce na Spartakiadach Górniczych, z tym, że tam był poziom wyższy. Tak to wyglądało. Natomiast, wie pan, jeżeli mamy grać, to trzeba grać dla kogoś, prawda? I no tutaj jakieś tam, powiedzmy, słowo uznania dla gospodarzy, że tak to organizują, że te mecze wyglądają tak, jak wyglądają. No i ostatnie pytanie, takie troszeczkę personalne. Pamięta pan taki mecz, w którym Sławek Piwiński miałby tyle sytuacji podbramkowych, bo dzisiaj wyliczyłem mu 7, z czego 5 na spokojnie takich, w których mógł strzelić bramkę. Proszę pana, ja mam prawie 60 lat, ja mam słabą pamięć, więc ja już nie pamiętam, co było w tym meczu i muszę to dopiero z waszej relacji zobaczyć. I także, wie pan, ja powiem w ten sposób, nie tacy zawodnicy, nie takiej randze zawodów czasem nie strzelają. Na pewno chłopak chciał strzelić. No nie udało się, no i tyle. W następnym meczu, daj Boże, żeby było lepiej. Dziękuję. Dziękuję.